Cześć wszystkim! Znowu Pan 7, przeciąg Baldur's Gate 3. Ale przy okazji tutaj jakiś... Szedłem na północ i przy okazji jakiś kopiec się otworzył. Zawsze się przyda coś. Zwój widzenia niewidzialnego. To mogło się przydać może podczas walki z tą, z wiedźmą. A, nieważne. Dobra, mam jeszcze tutaj kilka ścieżek do zbadania. To jest zejście na dół przy okazji. Ale dobra, nieważne. Mam też jakieś zadanie z jakąś zaginioną karawaną. Więc może się napotkamy na to. Dobra rzecz. Albo będę musiał przekazać komuś część moich rzeczy. What's inside? Tu nic. Tu nic. Bym słyszał jakieś krzyki? Smoke. Something's burning. Popas walking. Great guard helm. I hear shouting. Someone needs help. Teachers care when we would be reckless. Teachers certainty when we would have doubt. So it is spoken. Seems like a good moment to talk. We'll never put this fire out. You're better off helping anyone trapped inside. Dobra. Duke Ravengard could be inside. On count of three. One, two. Ravengard? He's here. Yes. Now make yourself useful. Push, damn it, push! Damy radę! Przełóżcie się do tego! Patrz! Cyk, cyk. Myślałem, że nie będziemy, że nie przełożymy do tego palca, tylko będziemy... Dobra. Cokolwiek to może oznaczyć. Aha. Dobra, potrzebujecie mojej kolejnej pomocy? Dobra. Gale. Więcej ognia myślę, że nie zaszkodzi. Dobra, czy możemy tutaj coś zrabować w międzyczasie? Zapiszę na wszelki wypadek, gdyby dom jednak chciał się zawalić. Wodę. Akta sprawy numer 846. Nie wiem co to, ale wezmę. Okej, okay, zostaliśmy oślepieni. To chyba już nic nie osiągniemy. Chyba wszystko zaczyna się walić. Dobra. Chyba nasza... Czekaj, ktoś tu jest? O, ktoś tu był.
Okej, sorry. Nie udało mi się ciebie ocalić. Tutaj była beczka z wodą. Trzeba było coś z tym zrobić. No cóż. W następnym życiu na pewno pożyjesz dłużej. Dobra, wychodzimy. Councillor Florick, are you all right? Well, by the living gods, I couldn't have asked for a finer savior. Scorched throat, a few hairs singed off. Nothing a bit of time and fresh air can't cure. Gauntlet, a new duty calls. Drow have taken Grand Duke Alder Ravengard westward, if my eyes and ears can be believed. Report to the Manip and send for reinforcements. We must find the Duke. On your command, Counselor. No, it can't be. You mean they've taken my... Yes, Will. The Drow have your father. Ravengard, znam to nazwisko. As well you should. He is the great champion of the Council. Commander of the Flaming Fist, the binding force holding Baldur's Gate together. Dał się po prostu porwać? Without him, the city faces collapse. In fact, I fear that may have been the intention of those who abducted him. Will, you must hold little love for your father. But please, find him and return him to the city. Trust us to see it through, Counselor. Kult Absolutum ma swoją fortecę w wieżach wschodniego księżyca. Tam zabrano księcia. Moonrise Towers, along the old road. That place is cursed. Few could survive there, unless darker forces are at work. This was no random attack. The Grand Duke was their target. Wyruszę na zachód i odszukam księcia Ravengarda. Thank you. When the Grand Duke returns to the city, he'll hail his only son, a hero. Approach the towers with care. The land itself has been swallowed in shadow. I will seek reinforcements and join you when I can. Remember, Will, courage is found in the battle against fear, not in the defeat of it. So Father said. I won't soon forget. Fist to work. Pełne zaangażowanie. Ukończ wszystkie zadania poboczne podczas jednej rozgrywki. Okej, co my tu mamy? Tutora ręczna. Trójząb. Piorun młot. To jest laska. To jest łuk. Gdy postać włada tą bronią, zadaje obrażenia, czy otrzymuje ładunki błyskawicy. Jesteśmy biegli w łukach, bo jesteśmy elfem. A to też jakaś laska. Dobra, weźmy łuk. Brzmi jak lepsza opcja niż nasza obecna kusza. W okazji wezmę te kusze i chyba je sprzedam. Bardzo podobają mi się kusze. Sama idea kuszy jest bardzo fajna. Ale... niestety znaleźliśmy coś fajniejszego. Ten łuk całkiem nad nam przystoi. Chyba pozbierajmy rzeczy. Hmm.
Bill ma coś do powiedzenia, zaraz do niego pogadamy. Tylko poszabrujmy jeszcze trochę przynajmniej. Wyblakły skórzany pancerz drowów. Całkiem sporo kosztuje. Dragcraft armor. No magic left there. Sun's too bright. Magia drowów wyparowuje przy spotkaniu ze słońcem. Masz coś jeszcze do powiedzenia? He of the unsleeping eyes. Grant me the might to carry this burden. Grant me the faith to face darkness without fear. Chyba nie nadawał się na płonącą pieśń. To nie byłoby miłe. Wyrazy współczucia. He should never have been here in the first place. I'm the one that talked him into joining the fist. Co tu się wydarzyło? Do cholery. A massacre. Drow and goblins slaughtered the lot. Please, just leave me be. Dobra. Great Guardhelm. Allow us peace in this plane and beyond. Teach us care when we would be reckless. Teach us certainty when we would have doubt. So it is spoken, and so is it. Właśnie, czy komuś brakuje potek? Wam waszej dwójce, ale później się tym zajmę. Czy możemy się pozbyć tego? Mu się to nie przyda. Dobra. Szabrujmy jeszcze tutaj. Czy możemy tędy wejść na górę? Nie? Czy możemy w jakikolwiek sposób wejść na górę? Wydrążony otwór. Okej. Nie stawajcie w ogniu. Dobra, wiecie co? Wyprowadzę ich tutaj. Siedźcie tutaj. A ja poszperam samemu. Jedzonko? Z kimś się zaraz wymienię. Worek z zapasami obozowymi. Will, ty to potrzymasz. Tak, zgrupujmy się. Will, ty to potrzymasz. Mogę tak to zrobić? Dlaczego nie mogę ci tego dać? Czego ty możesz mi dać swój, a ci mojego nie mogę dać. Mogę to rzucić? Teraz to weźmiesz? Ten przemian jest zbyt ciężki, żeby go podnieść. Hmm.
Dobra, a co jeżeli zabiorę część rzeczy z niego? Teraz możesz go ponieść? Możesz. Nie wiem dlaczego. Mówił, że jest zbyt ciężki. Masz jeszcze dużo obciążenia wolnego. Dobra. To jest ten. Sortujmy wszystko. Dobra, i to na razie rozwiązuje mój problem z obciążeniem. Will, co masz do powiedzenia? Shit. You can put distance between you and yesterday, but you'll never leave it fully behind. Father's words. Hard to argue with them. Floric spoke true. I'm a Grand Duke's son. Not just any Grand Duke. The most influential in the city, if my memory serves me right. And for once, I think it does. Cóż, jeżeli biorąc pod uwagę to, że drowy porwały twojego ojca, jego szanse na przeżycie nie określałbym raczej jako mniejsze niż większe, można powiedzieć, że niedługo staniesz się wielkim księciem. Tyle lat spędziłem we wrotach Baldurna, a nie wiedziałem nawet, że Ravengard ma dzieci. Just the one. Yours truly. My father and I were close once upon a time, until he disowned me and cast me out of Baldur's Gate. I can't tell you more. The pact forbids it. My lips are quite literally sealed. He made me an exile. That said, I'm not about to let him suffer at the hands of his captors. Okej, czyli nie będziesz wielkim księciem, skoro cię wydziedziczył, ale kto to wie? Może w międzyczasie zmienił zdanie i jednak cię zadziedziczył ponownie? Czego twoim zdaniem drowy mogą chcieć od twojego ojca? I've been asking myself the same question. What makes a Duke of Baldur's Gate so interesting to the Drow? Even the houses of Menzo Baranzan would have little use for my father. No, this is no Drow plot. These absolute nutters, these true souls are behind his abduction. His absence alone will sow chaos in the city. If they were to infect him, he could lead Baldur's Gate to ruin. All the more reason to find him. The absolute has seized not just my father, but the future of the Sword Coast. Nie powinieneś ukrywać przede mną takich rzeczy, Will. I know. And you're right. When I look into a mirror, I see two faces. I see the Blade of Frontiers, a man hunting the fiends who prey on the weak and claw at the coast. And I see Will Ravengard, a memory of a memory, a man who belongs to the past. I wanted you to know the Blade, not the shadow he left behind. Dobra, tyle w temacie. Cóż, chciałem coś ciekawszego. No dobra, pozwiedzajmy jeszcze tutaj. Popas Walking. Aktywujmy. No, samo się aktywowało. Dobra, zastanawiam się, czy powinniśmy się tutaj w ogóle teraz... no może powinniśmy jednak wrócić do druida i zakończyć ten wątek główny. Nie wiem. O. Odwiedzajmy jeszcze. A dragon. Gods preserve me. It would be too much to hope that's nothing to do with us, wouldn't it? No, zdecydowanie. I tangled with a dragon once. Never forgot it. A co tutaj mamy? Dzień dobry.
What's up for discussion? What are you doing? Hold up before they see you, Mrak Gresham! A w czym problem? What? Apart from the dragon? Look. That lot are swarming all over the bridge. I don't know what they want, but it can't be good. I'm going to find another way around. You ought to do the same. I doubt a fight against them would go your way. Kim jesteś? Nobody. Just another harassing fool trying to stay alive. There's plenty of us around. Zdaje się, że masz silny język przetrwania. Może do mnie dołączysz? What? Just follow you around. I go my own way. Alone. Mrak! That's it. I'm getting out of here. Drop your weapons! I'll feed your innards to the ants before I do that, Istik. This is your last chance! No, look up. That was your last chance, Istik. Now burn! O, patyczek tam był na tym smoku. Czy to była nasza droga do wrót Baldura? Stop wasting time, Beretha. You're not here to play with the locals. Of course, Kithrak. We merely sought to... No excuses. Question, kill, then move on. Find the weapon. Our queen watches us. Fail her at your peril. Stay clear of those gifts. Even the Blade of Frontiers has its limits. Tak, zdecydowanie. Tym bardziej, że mają smoka. Podejdźmy bliżej, zobaczmy. 10. poziom. 400 punktów życia. Siła 27, kondycja 25. Smok po prostu, nie jest napisany jaki smok, znaczy widać, że czerwony. Chyba czerwony. Ja. Gdziekolwiek prowadziła ta droga, zdecydowanie nią nie przejdziemy. Dobra. Something good here. I hope. With haste. Dobra. To jedna rzecz zbadana. Spróbujmy znaleźć tą zaginioną przesyłkę. I później się zastanowimy nad tym, czy wracać do druidów. Co ile mamy jeszcze? O, mam. Mamy jeszcze piosenkę, która daje nam szybki odpoczynek, więc możemy jeszcze się troszkę podleczyć, gdybyśmy potrzebowali. Ewentualnie możemy tutaj jakieś kolejne hobgobliny znaleźć, czy gnole, jak oni się tam nazywali. Każdym razem, jak gra zapisuje za mnie, daje mi trochę taki zastrzyk, coś za chwilę się wydarzy. Dobra. Lind. Piąty poziom, czwarty poziom. Jest całkiem pokaźna grupa, bym powiedział. Więc może na razie z nimi nie zadzierajmy. Hmm.
Chociaż te gnole są w miarę łatwe, już wcześniej ich zabijaliśmy. Może tylko ten gość będzie problemem. Chociaż może jeżeli poczekamy, to może sami się wykończą. A nie, dobra. Zdecydowanie. Au. Dobra, może by tego nie przeżyć. Co to robi ogłuszenie duszy? Okej. Dobra. Możemy ich wszystkich zatłuścić. Wataszka. Okej, myślałem, że to jest jakiś szaman, ale wygląda na to, że nie. Dobra. Zatłuśćmy ich. Okej, oczekiwałem lepszego efektu. Możemy jeszcze przywołać młot. Dobra. Troszkę się wycofaj. Oczywiście pewnie strzelisz we mnie. Dobra. Na szczęście nadal masz... Nadal możesz czarować. Spróbuj ich opajęczyć. Dobra, oni chyba są opajęczeni. Dobra, wycofaj się ile możesz. Dobra, ja potrzebuję jakiegoś solidnego leczenia. Strzała kwasowa. Wycofam się. I mam miksturę większego leczenia. Dobra. I postaram się schować jak tylko mogę. Próbowali za podbiec do nas z tej strony. Może powinienem się na nim skupić. Ta hiena nie powinna nam zbyt dużych problemów sprawiać. Urok, siła. Nieziemskie uderzenie. A nie, jesteś w zagrożeniu, dobra. Niedobrze. Hmm.
Myśliwi bardziej mnie niepokoją. The shock of psychic pain, the pack leader's mind clamps onto yours. You see yourself through her eyes, a pulsing red cluster of organs. Feast. No. The voice has forbidden this meat. Null see your whole world as a meal. This voice is acting as a leash, but it won't hold them for long. As the symbol glows, power courses through you. Authority. Hmm. Możemy zmusić ją, żeby zmieniła cel, może. To by nam ułatwiło trochę walkę. Użyj posiadanej mocy, żeby zmusić ją do posłuszeństwa głosowi, niech stawi czoło płomieniowi i pożywi się mięsem w jaskini. Okej, nie potrzebujemy żadnych premii. Deep in the chaos of her mind, something responds to your command. A tadpole. It is the source of the voice. She will obey it. She will obey you. A shiver runs across your mind. You feel sated. Hmm. Very well. Okay. Nie chciałem tego tak zrobić. Flesh of the survivors wasn't enough to satisfy her. Hmm. Chcesz więcej mięsa? Przejmij kontrolę nad jej umysłem, nakazując jej się pożyć pozostałymi gnolami. 15. Okej. Okay. Sensing your presence, the gnoll's tadpole writhes in ecstasy. Echoing your command, its host will feast on Null flesh to control the hunger, to keep her teeth from your throat. Okay. Szkoda, że nie uratowaliśmy tych ludzi, ale cóż, zdarza się. Hmm. Dobra. Ładnie się tutaj skupiliście. Okej, z jakiegoś powodu nie mam żadnej akcji. Nie mogę nic im rzucić przez to. Dobra, w takim razie się wycofam. Dobra. Że jeszcze ogień alchemiczny masz. Dobra. Pacnij im tutaj. I idź tak blisko jak możesz. Mhm. Dobra, masz wszystkie akcje. Na jakim się chcemy skupić? Na myśliwych. Czy masz zasięg na myśliwego? Masz. Dobra. To urok na zręczność. Nie masz. Ten.
Dobra. Trzymaj mu. Dobra, Gail. Na razie będziemy oszczędzać czary. Przywal temu myśliwemu, jeżeli jesteś w stanie. Dobra, wycofaj się. Dobra, to nam chodziło, żeby skupili się na serduszku, który ma dobre KP. Co się tutaj stało? Nie mam pojęcia. Dobra. Czy muszę coś kombinować dodatkowo? Na razie nie. Na razie po prostu ognia. A cóż, próbowałeś? Raz zadawajcie mu tyle obrażeń, ile jesteście w stanie. Will. Urok na cokolwiek. Dobra. I do dzieła. Podejdź tutaj. Serduszko. Dobra, podejdź tutaj i święty płomień na niego. Dobra. Drobne obrażenia. Ognia. Dobra. Trzy strzały, nieźle. Dobra, przejdź ile możesz. Hmm. 65, dobra, strzelmy w niego, ułatwienie. I uleczmy Gaila za drugi poziom. Dobra. Dobra, zadawajcie mu obrażenia. I dobra. Gail. Magiczne pociski. I poza tym się wycofaj. Dobra, święty płomień. Her mind a hungry pit. The flesh of her pack wasn't enough to satisfy her. Możemy kazać inne pożywić się jej własnym mięsem. Spróbujmy. Póki co i tak. Kto się nie uda, to ją sami wytniemy. Her tadpole responds, thrashing violently, and the fragile tissue of her brain tears and splits. You taste the blood in her throat, feel it pooling in the cavity of her skull, but she still resists. Jeszcze raz? Jak się nie uda, to po prostu ją zabijemy. O, no cóż. She resists. Her mind's teeth. She severs the connection.
Dobra, przerwałeś nam ten. Dobra, serduszko, uderz jako pierwsze. Możliwe, że go oświecisz. Nie. Akurat kiedy chcesz, żeby podłowała, żeby był ogień ferii, to ona trafia. Willo. Nic nie kombinuję, po prostu go ciachaj. Ładnie. Teraz ja, ognia. Na podstawie tego zobaczymy, co Gaelem musimy zrobić. Gaelem, magiczne pociski. Dobra. Sorry ludzie, że nie udało mi się was ocalić, ale cóż. Możliwe, że tamtej walki bym nie wygrał. Tak przynajmniej ja przeżyłem. Strzaskany cep bojowy. Dar jego. Trafienie przeciwnika tą bronią przywraca użytkownikowi punkty wytrzymałości. Jednocześnie postać może popaść w szaleństwo, jeżeli w każdej turze nie trafi przeciwnika. Plus 2. Na sprzedaż. Dobra. Co wy ludzie mieliście? Dużo złota. Skrzynia karawany. Pancerna skrzyni. Jaki ma poziom trudności? 20. Raczej nam się to nie uda. Spróbujmy raz. Plus 2, plus 1, plus 1, plus 4. Idealnie. No i doświadczenie za to dostaliśmy. Manierka, której zawartość może okazać się przyjazna lub nie. Może też pomóc w nawiązaniu nowych przyjaźni. Lub nie. Okej. Okay. Ciekawe. Gdybyśmy mieli jakieś obozowisko. Dobra. Możemy to rozbroić. Poza zasięgiem. Poziom trudności 10. Nie powinno być problemu. Cyk. Dobra. With a flick of the wrist. Uchwyt rozsądku. Nieustanna czynność. Gdy użytkownik zakończy szał, zyskuje tymczasowe punkty wytrzymałości. Nie mamy barbarzyńców, więc bezużyteczne. Dobra, reszta to raczej nie będzie dla nas potrzebna. O, tam jest jeszcze jedna skrzynia. No szybko, zanim wskazówki się skończą. 5, easy. Sztaba brązu dla Willa.
zapasy. Więcej zapasów. Dobra, jak mogę wrócić z powrotem na górę? Nie mogę. Okej. Ukryta skrzynka. Nie wiem skąd to nam się przytrafiło. Dobra. Myślę, że to na razie tyle. Dobra, nieważne. W następnym odcinku chyba już pójdziemy odwiedzić druidów. Możliwe, że tutaj jeszcze coś jest ciekawego do zbadania, ale na razie chyba nas to nie powinno obchodzić. Dobra, pójdziemy do druidów, zobaczymy co się wydarzy, ewentualnie później jeszcze zbadamy resztę tych rzeczy. Dobra, póki co dziękuję wszystkim za uwagę, do usłyszenia, cześć!